Jan Chryzostom pasek, Pamiętniki. Czyta Marek Konopczak Rozdział pierwszy: żegnaj mój Dereszu 1656. Nie umiejętność moja to sprawiła, ale natura dobrym cię czyniła. Ta zaś łaskawość i kochanie z Tobą z tej okazy jej, żeśmy rośli z sobą. Kiedym wsiadł na cie tak mi się widziało, że na mnie wojska sto tysięcy mało. Było im męstwo, było serca dosyć, nie trzeba było w pierwszy szereg prosić. Ustaną teraz we mnie te przymioty, ubędzie owej, co była ochoty, Zawsze od bystrej wody soku stroni, Gdy czuje w skrzydłach, że pióra wyroni. Nie takieć nasze miało być rozstanie, Nie z takim żalem ciężkie pożegnanie. Tyś mię donosić miał jakiejś godności, A ja też ciebie dochować starości. Ciężkież to na mnie będą periody, gdy sobie wspomnę na owe swobody, których na tobie, jeżdżąc, zażywałem. I com zamyślił, tego dokazałem. Gdy wojska staną w zwykłej jej, ja nie wygodzę swojej fantazji, więc ciężko westchnąć i zapłakać cale, na cię wspomniawszy, mój dereszu, wale. Rozdział drugi Potrzeby ze Szwedami 1656 Druga w tymże roku potrzeba była pod Gnieznem ze Szwedami. Z wielką wojska szwedzkiego szkodą. Było bo jeszcze naszych Polaków przy królu szwedzkim siła. Aryjani, Lutrowie, Chorągwie mieli swoje, pod którymi katolików wiele służyło. Jedni – per nexum sanguinis, drugi dla wziątku i swawoli. Trzecia potrzeba poszczęśliwie odebranej Warszawie i wzięciu hetmana szwedzkiego najwyższego witem Przez zły rząd, złym też szczęściem poszła, bo mogliśmy bić króla szwedzkiego. Półko nie przyszedł kurfistrz brandoburski z szesnastu tysięcy wojska swego, a jak się skupili... Tatarowie, auxiliarni najpierw od nas uciekli, a potem wojsko z Pola zegnano i godnych żołnierzy naginęło, ale też i szwedów. Czwarta nader szczęśliwa pod Warką Wiktoryja, kiedyśmy z Czarnieckim samego wyboru szwedzkiego kilka tysięcy trupem położyli i rzekę Pilice krwią i trupami szwedzkimi napełnili. Od tego czasu już Nutare koepit potęga szwedzka i znacznie słabieć. Piąta potrzeba, a prawie też już ostatnia z Szwedami interwistera pod kiedyśmy z samą tylko Czarnieckiego dywizyją, a dwa tysiące mając z sobą Ordy Krymskiej, sześć tysięcy Szwedów... Tych, co się byli z różnych fortec, zgromadzili i już się za królem do Prus przebierali z wielkimi dostatkami, których nabyli w Polsce, Tak wycieli, jako owo mówią, nek non nie został się i jeden, który by był królowi, o zginieniu tego wojska wieści zaniósł. Bo który z pobojowiska do lasa albo na błota uciekł, tam od ręki chłopskiej okrutniejszą zginął śmiercią. Kogo chłopi nie wytropili, musiał wynieść do wsi albo do miasta. Po staremuż mu zginąć przyszło, bo już nigdzie nie było Szwedów. A ta okazja była od rawy mila. Ze wszystkich wtedy tych zginionych, nie wiem, jeżeli by się który znalazł, który by nie miał być egzenterowany. A to z tej okazy jej. Zbierając chłopi zdobycz na pobojowisku, nadeszli jednego trupa tłustego z brzuchem, okrutnie szablą rozciętym. Także intestina z niego wyszły. Więc, że kiszka przecięta była, obaczył jeden czerwony złoty. Dalej szukając, znalazł więcej. Dopieroż inszych próć. I tak znajdowali miejscami złoto, miejscem też było oto. Nawet i tych, co po lasach żywcem znajdowali, to wprzód koło niego poszukali trzosa, to po tym brzuch nożem rozeżnąwszy i kiszki wyjąwszy, a tam nic nie znalazłszy, to dopiero idźże złodzieju pludraku do domu. Kiedy zdobyczy nie masz, daruj mi cię zdrowie.